Ale wracając do tematu o niewolnictwie polskim, takie mam przemyślenia. Zobaczcie. Teraz w tej Polsce się dzieje tyle. W tym naszym kraju jakieś tam podejrzenia o próby obalenia rządu, jakaś destabilizacja, jakiś Majdan, z drugiej strony niby prawicowcy, ONR, Polska walcząca, bla bla. Kto to wszystko nakręca? To już w ogóle jest odrębne pytanie na odrębną pogadankę. Ale mnie bardziej interesuje to nie kto to nakręca i ani nawet po co, to można się tylko domyślać i właściwie wiemy po co. Ale dlaczego ludzie się dają tak robić? To jest zupełnie inne pytanie. No. Ale zadałby faktycznie pytanie po co? No, po co? Ano po to, kochani, bo Polska ostatnio znowu w siłę idzie. Mówię o ludziach nawet. Nawet nie o tyle, znaczy kraj też, ale o ludziach. I następuje takie, ja je nazywam osobiście od paru lat w Polsce, ogromne przebudzenie narodowe. I to po wszystkich stronach, naprawdę, bo nawet ci, którzy twierdzą, że nie są prawicowcami, że są po lewej stronie, że popierają te różne ruchy tam lewacko-lewicowe, to też są ludzie, którzy osiągnęli pewnego rodzaju przebudzenie. Ja nie mówię absolutnie o tych zjawiskach kuriozalnych dla mnie, typu Partia Nowoczesna, pan Petru i towarzyszące mu myszki, agresorki i Komitet Obrony Dubska, czyli demokracji w ich wydaniu oczywiście. To jest właśnie, moi drodzy, to jest właśnie narzędzie do tego, żeby doprowadzić do chaosu w umysłach przede wszystkim. W umysłach tych wszystkich Polaków, którzy się budzą. No bo co, no jak się budzi, jak się niewolnik budzi i zaczyna mieć uświadomione, że jest niewolnikiem, no to można go zabić, albo go skłócić, zdeptać znowu butem i znowu wprowadzić w stan niewolnictwa, wmawiając mu, że to wolność. Najgorszy stan niewolnictwa, moi drodzy, to jest taki, w którym niewolnik nawet nie wie, że nie jest, że jest niewolnikiem. A taki mamy. Nie tylko w Polsce. Psia przyszła porozrabiać. Dzień dobry, psia. Jestem tak zwany wielki przeszkadzacz. Wielki przeszkadzacz hadronów. To jest mój wielki przeszkadzacz hadronów. Cześć, przeszkadzacz hadronów. A, bo piesia zjadła. Niewolnicy się budzą. Co można zrobić z barakiem niewolników, którzy się budzą? Oni zaraz ten barak rozpierdolą. I pójdą jeszcze na folwark i jeszcze spalą dom pana. Więc co trzeba z nimi robić? No, trzeba ich uciszyć. Najlepiej jak się między sobą pokłócą, wtedy się nawzajem powybijają. I stąd też próby właśnie doprowadzenia w Polsce do takiego chaosu, a już są na dobrej drodze, żebyśmy się tak wzajemnie nienawidzili, że za chwilę zaczniemy się rzucać sobie do gardła. Ale spokojnie, spokojnie, znaczy ja jestem spokojny, bo widzę przebłyski świadomości po obu stronach, i tego, że ojej, ktoś nas robi. Hello, ktoś nas robi. No właśnie, ktoś nas robi, więc nie dajmy się temu robieniu. Taka krótka, parahistoryczna analiza tego naszego niewolnictwa i tego, o co tak naprawdę chodzi w przypadku Polski i niewolnictwa. Czekajcie, zmienię na chwilę muzykę. To znaczy, puszczę taką muzykę, co wam zadam pytanie. A co to jest? Nie to. Bo to reklama jakaś głupia. Zamknij się. O. Taka zagadka dla was widzowie, tylko proszę nie używać Shazama, żeby było trudniej. Jak ktoś zgadnie, co to jest? Kto to jest i co to jest? Zrobię na chwilę głośniej, żeby było słychać. Kto to jest i co to jest? Ładne, nie? No, mnie się bardzo podoba. Ja wiem, co to jest. Nie od dziś. Też na deszczowe wieczory, dobra. Zwłaszcza jakby się miało kominek w domu. Ale się nie ma. Więc kominek zastępujemy świeczką. Przynajmniej w moim wypadku. No dobrze. Tak, słuchajcie i próbujcie odgadnąć, co to. Co to, kto to. Oprócz piesi w tle. Piesia, co ty robisz, kochanie? Co ty robisz? No.
Więc wróćmy sobie na chwilę do tej analizy krótkiej, pobieżnej, bardzo generalizującej, więc proszę tam nie oceniać wartości merytoryczno-historycznej, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jakubowski po prostu opowie, co myśli i wie. A że czasami wiem niewiele, to mówię niewiele, a jak wiem dużo, to też mówię niewiele czasami. Mam dzisiaj w ogóle bardzo refleksyjny nastrój, muszę wam powiedzieć. Ale on jest właśnie nie wiem czym wywołany, zupełnie nie wiem. Hiltoniu! Dziecko ty moje, no. Ja nagrywam. A ty się najlepsze bawisz. Weź sobie łosia super ptosia, pobaw się nim trochę, a potem pójdziemy na spacerek. Przestań kopać. Nie, kop kanapy. Przepraszam, musiałem z dzieckiem porozmawiać. Całe życie razem. No. Zobaczcie. Polska niby taki biedny kraj. Ludzie tacy beznadziejni. Niby bez ambicji, niby. Co drugi Polak to złodziej, co trzeci to pijak. Nie? Dlaczego oni się tak boją? Może teraz bym mówić wprost. Dlaczego oni się tak nas boją? A boją się. Zawsze się bali. Polska husaria, anioły na koniach, rozgrom pod Wiedniem, nawet inwazja mongolska na Europę zatrzymała się gdzie? W Polsce. Pochód bolszewików zatrzymał się gdzie? W Polsce. W latach 20. mówię o tym. Turcy gdzie się zatrzymali? W Polsce. Zalew Szwedzki gdzie się zatrzymał? W Polsce. Tak mogę wymieniać i wymieniać. Sami zresztą ci z was, którzy znają historię, się nią interesują mniej lub bardziej, to wiedzą, no, gdzie się wszystko zatrzymywało? W Polsce. W linku pod filmem znajdziecie, znaczy pod filmem znajdziecie link do artykułu, który ostatnio przeczytałem, który toczy o tym, co z tymi popierdolonymi Polakami zrobić. Artykuł kontrowersyjny, znaczy to nawet nie jest artykuł, to jest felieton. Kontrowersyjny o tyle, że pokazuje z bardzo ciekawej perspektywy to na przykład uzasadnienie powstania warszawskiego. Że Polacy to są tacy, mieszkamy w takim miejscu w Europie, że w sumie armie z jednego krańca na drugi tylko przechodziły przez tą naszą nizinę, grabiąc wszystko, co się tylko dało, a my nadal istniejemy. Nie tam 1000 lat, jak mówi historia, trochę dłużej. Może bez świadomości takiej polskiej, jaką mamy dzisiaj, ale jednak świadomość narodowa była na tyle silna, że do dzisiaj istniejemy. Moim zdaniem wielu narodów europejskich, gdyby miały to, co Polska miała przez w historii, przynajmniej przez ostatnie 500 lat, wystarczy. Nawet 300. To już by dawno nie istniała. A my istniejemy. Nadal. I się odradzamy i odradzamy. I z buta, i strzał w głowę, i dog masowego grobu odrodził się. Odrodził się. Jak hydra po prostu. Nie da zajebania. Polak jest nie do zajebania. Potop szwedzki, o którym wspominałem. Najazd Szwecji, Królestwa Szwedzkiego, z ogromną armią, aczkolwiek wtedy to pomimo wszystko był biedny kraj. Ale z bardzo armią. Ale po co oni ruszyli na Polskę? Bo tam było bogactwo niesamowite. Poczytajcie sobie w podręcznikach historycznych lub nawet na internecie w trakcie tak zwanego potopu szwedzkiego, czyli najazdu Szwecji na Polskę. Tygodniami i tysiącami wozów wywożono z Polski wszystko. Wszystko. Głównie no oczywiście kosztowności, rzeczy wartościowe, złoto, srebro, różnego rodzaju inne rzeczy, nawet książki, artefakty, no po prostu wywożono z Polski wszystko. Wywieziono, Szwedzi poszli, Polska się odbudowała. No co za kurwa, nie? Odbudowała się, znowu zamożnie, pysznie i wspaniale. Przyszło bractwo w postaci czekajcie, muzyka czeka. No co, nie poganiajcie mnie, moi drodzy. Ja jestem u siebie na kanale. Sobie gadam swoim tempem. A poza tym mam refleksyjny wieczór, jak wspomniałem. No i przyszło sobie bractwo pod tytułem rozpierdolimy Polskę jakąś może Targowicą. Niech chuj. Prawie się udało. Potem se nastąpiły za jakiś czas rozbiory.
Zaborcy wywozili z Polski, z terenów Polski, już rozebranej Polski nieistniejącego kraju, wywozili wszystko. Nakładali daniny, okradali majątki, no wywożono wszystko. Łącznie z żytem grabionym od obszarników. Dalej Polacy mieli i co jeść, i co pić, i gdzie mieszkać, i się budzili. I tu jedno powstanie, i to drugie. Nigdy was nie zastanawiało, ci, którzy znają historię, nad tym, że w Polsce było tyle powstań? Właśnie te powstania to jest pokazanie to, co w tym linku do artykułu znajdziecie, tą taką grubą myśl, którą autor tego felietonu zawarł. Polaka im bardziej się naciska, tym bardziej rozpierdoli wszystko, nawet jeżeli to kosztuje bardzo dużo. Nawet jeżeli pójdzie poświęcić życie swojej rodziny, zrobi to, żeby pokazać co? Nie wchodźcie tu, nie do zajebania. Bardzo mi się zresztą w tym felietonie spodobał tekst, że na granicach Polski na tabliczkach powinna być informacja w kilku językach obcych o tym, że istnieje możliwość wystąpienia wkurwionych Polaków w dużej ilości. No i zobaczcie, zaborcy wywozili, wywozili, a Polska się odrodziła. 1918 odrodziła się. Dwudziestolecie międzywojenne. Wspaniały okres współczesnej historii Polski, gdzie się cała Polska naprawdę odbudowała pięknie, znowu zaczęła być zamożna, znowu zaczęła być dostatnia, znowu zaczęła być silna przede wszystkim i świadoma siebie jako Polski. No i wybuchła II wojna światowa. Najpierw Hitler najechał na jedną część, potem sobie Stalin zajął drugą część i tak sobie zajęli to wszystko, a Polska dalej walczyła. I ruch oporu, i Armia Krajowa, i powstańcy, i partyzanci w lasach, i sama ludność, która kontyngentów Niemcom nie dawała. Albo niechętnie bardzo. Ale co, zabierali Niemcy też, wywozili pociągami, wagonami bydlęcymi, towarowymi, wywożono z Polski wszystko. W swojej książce pod tytułem Nie wszystko na sprzedaż, swojego czasu pewna dama i szlachcianka napisała... No tak, mówię o pani Tyszkiewicz, o Beacie Tyszkiewicz mówię. Warto przeczytać tą książkę, czytałem i uważam, że warto, bo ona opisuje historię swojej rodziny, między innymi i samej siebie. Jak Niemcy wywozili nie tylko z Warszawy, przecież cały Łańcut, zamek w Łańcucie. Niemcy wywieźli stamtąd chyba ze 4 czy 5 pociągów po 40 wagonów wszystkiego, co było w środku w tym pałacu. Ktoś, kto zwiedza Polskę, to wie, czym jest pałac w Łańcucie i jaką stanowi perłę na tle mapy zabytków Polski, w Polsce. Wywożono stamtąd wszystko, wywożono ze wszystkich miast, wsi, miasteczek, gdziekolwiek nie było coś cennego. Dzieła sztuki, obrazy, rzeźby. Ja już nie mówię o takich prozaicznych rzeczach, jak wagonami wywożono, nawet nie z obozów koncentracyjnych, to wywożono wszystko, co zabrano ludziom, którzy tam lądowali. Nie tylko Żydzi, Polacy też w sporej ilości. Zresztą to jest też ciekawe przekłamanie faktów historycznych, że obozy koncentracyjne zostały stworzone, zwłaszcza na przykład ten w Oświęcimiu, na początku po to, żeby doprowadzić do Holokaustu Polaków. Dopiero później zaczyna tam Żydów zwozić. Pierwotny plan tego obozu był zupełnie inny. Tak samo jak obozu w Sztutowie, który był, mówi się, kładzie się go na mapie obozów zagłady ludności żydowskiej. Nieprawda, ten obóz był przeznaczony na zagładę inteligencji polskiej. Takie rzeczy jak masowe mordy polskich intelektualistów i inteligencji w lasach podwarszawskich, w Palmirach, we Wawrze. Tu się już nawet Niemcy nie bawili w obozy. Ale wywożono nawet tak prozaiczne rzeczy, jak wagonami wywożono futra, ubrania typu garnitury, buty, meble, sprzęty domowe. Wszystko, co tylko zagrabiono. Daną rodzinę, na przykład hitlerowcy sobie wchodzili do domu, a stalinowcy po drugiej stronie robili to samo. Wchodzili, zajmowali polski dom czy mieszkanie. Rodzinę wywożono albo na rozstrzelanie, albo na zesłanie, albo w przypadku Niemców do obozu lub na roboty. A wszystko, co było w domu, zabierano i wysyłano w ramach darów dla potrzebującej ludności niemieckiej lub w ramach nie wiadomo czego do Rosji to wywożono. No tam nie rozdawano raczej, tylko brano dla siebie. Mówię o tych, którzy rządzili. I tak wywożono, i teraz zobaczcie, ja mówię cały czas o tym, że wywożono, wywożono, wywożono z tej Polski, wywożono, wywożono i w tej Polsce cały czas było co wywozić. Tyle powywożono i nadal mamy co wywozić, tak?
Skończyła się wojna, skończyła się okupacja, zaczęły się lata stalinizmu, ale generalnie PRL-u, 50 lat niby gówna, niby bidy, niby no, wszystkiego brak i tak dalej. Ja tam nie wiem, mama mi opowiadała, że lata 70. były fajnym czasem w Polsce, że to pamiętam, mi opowiadała mi jako dziecko, kiedy ja w latach 80. jako dziecko mi opowiadała, że bo mój brat 8 lat starszy ode mnie przeżył ten luksus jako dziecko. Że mama mówi, że takie rzeczy jak banany, czy pomarańcze, czy czekolada, czy inne takie rzeczy, to w sklepach było normą w latach 70. Polska była w latach 70. dostatnim krajem. No i dup, stan wojenny, kryzys i tak dalej. Znaczy kryzys najpierw. No i się skończyło, ale wiecie, ja się wychowałem w Polsce z świadomością, że ta Polska jest taka bidna. Potem nastąpiły lata wolności, 89 rok, przełom, obudzenie wolności i nagle się okazuje, że tu jedna afera, nie wiem, FOZ-u, na przykład Funduszu Obsługi Zadłużenia Narodowego, sama w ogóle reforma Balcerowicza, już pomijam te grube kreski i tak dalej. I lata 90. znowu wywożenie z Polski. Transfery z banków, złota, waluty, samej polskiej złotówki. Wywożenie pieniędzy. To trwa do dzisiaj. 27 lat. Niby PO przez 8 lat już tyle rozkradło, ale każda poprzednia ekipa i następna ekipa też kradła ile wlazło, też nabijała kabzy, też wywoziła, też pasła zachodnich mocodawców, a nadal cały czas przez 27 lat jest co z Polski wywozić. Tylko wywożą. I do czego zmierzam z tym mówieniem o niewolnictwie? Zobaczcie. Upierdolono Polska w 89 roku, jak gospodarka była określana jako gospodarka na państwa, które właśnie się, że tak powiem, właśnie w którym właśnie się skończyła wojna. To jest bzdurą kompletną. Bo polska gospodarka, przemysł przede wszystkim i produkcja była bardzo rozwinięta, tylko potrzeba jej było zachodniego zarządzania. A nie centralnego planowania PRL-owskiego, tylko zachodniego zarządzania, kapitalistycznego zarządzania, typowo rynkowego zarządzania. No ale te zakłady wszystkie produkcyjne, jeden po drugim, były tak zwane prywatyzowane, czyli zamykane, żeby czasem... O, jakie to piękne. Też lubię, no znam. Żeby czasem nie stanowiły konkurencji. Ja już mówiłem milion odcinków temu o takim zakładzie produkującym odzież w dzielnicy, w której się wychowałem, w Katowicach Bogucicach, nazywa się Polkon. To był zakład szwalniczy, to był taki zakład szyjący właśnie konfekcję męską i damską. Między innymi właśnie garnitury, garsonki, płaszcze i tak dalej. I to szyli na całą Europę, między innymi zaopatrywali w tym i szyli kolekcje dedykowane dla niektórych francuskich projektantów mody. Właśnie one były szyte w Polkonie, w Katowicach, w Bogucicach. Polkon został sprywatyzowany w pierwszej połowie lat 90. i od razu zamknięty. Dzisiaj jest tam wyższa szkoła zarządzania idiotami, czyli ci, którzy chcą sobie kupić dyplom, a nie chcą im się uczyć, to sobie tam idą. Płacą oczywiście pieniążki za czesne i dostają dyplom na końcu i są dyplomowanymi licencjatami zarządzania i marketingu oczywiście, bo to idzie zawsze w parze. Ale, no przepraszam z tych idiotów, ale ja mam takie zdanie o takich prywatnych szkołach właśnie. No przepraszam, no jak kogoś obraziłem, no ale to sobie trzeba było inną szkołę wybrać. Słuchajcie, i co? I po kolei. Przecież ile patentów Polska w latach PRL-owskich opracowała? Ja nie wiem, czy wy wiecie, ale Polacy, polskie zakłady produkcyjne produkowały kuchenki mikrofalowe w latach 80., o których w Polsce nikt nie słyszał, a one były produkowane i eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Zakłady Unitry, zakłady produkcyjne Kasprzaka w Warszawie, produkujące m.in. magnetowidy. My kupowaliśmy w Peweksie w latach 80. magnetowidy z Panasonica i Sony, a Kasprzak produkował na licencji Grundiga niemieckiego magnetowidy, które były sprzedawane w Niemczech, we Francji i w Anglii. No ale dobrze. To wszystko tak miele. To by wam pogadanka by mogła być na 4 godziny, więc trochę szybko to robię. Ja będę sukcesywnie tą pogadankę sobie rozwijał o różne takie wątki poboczne i dodawał. Ale tak w zarysie i skrócie na początku chcę wam o tym niewolniku do końca powiedzieć. Jak się nas zniewala. No ale dobrze, pomimo wszystkiego rozkradania różnych afer rządowych po kolejnych ekip upadających i wznoszących się ekip rządzących w latach 90. Polska się nadal bogaciła. Polacy osiągali coraz więcej sukcesów. Ekonomia szła dobrze, coraz lepiej.
No to trzeba było coś zrobić. Stąd się wzięła m.in. wielka fala emigracyjna, bo co pogrążyło? Kredyty. Początki lat 2000, tak 2003-2004, zaczęła się tak zwana eksplozja kredytów. Dobra, takie myślenie. Ci wszyscy, tak zwana rodząca się klasa średnia, zapierdzielająca, ma już pieniądze, ma bogaci się. Młodzi ludzie wchodzili, tacy jak ja wtedy, na rynek pracy. Szybko się dorabialiśmy, pracując ambitnie i ciężko. I mając tą gotówkę i te pieniążki, trzeba było coś z nimi robić, na przykład wydawać na coś, albo inwestować w coś, albo na przykład zaciągnąć sobie kredyt, dodać to, co mamy, na przykład kupić dom. I pomału, pomału się wpierdalało w Polsce wszystkich ludzi po kolei w kredyty. Ja pamiętam te czasy, że niektórzy z moich znajomych mieli odłożone pieniądze na samochód, a mimo tego brali samochód w kredycie, a oszczędności zostawiali na koncie, bo się kredyt bardziej opłacał. Ktoś władował ogromne pieniądze w tą inwestycję, robiąc te kredyty bankowe nieopłacalne z punktu widzenia bankowego, moim zdaniem, ale chodziło o to, żeby wpierdolić w te kredyty jak największą ilość ludzi, żeby ich uwalić tymi kredytami. Potem, jak już będą mieli te kredyty, to się będzie stopniowo zmieniało oprocentowanie, stopniowo się będzie zwiększało raty, stopniowo się będzie ich pozbawiać pieniędzy co miesiąc. A i to też nie dało rady, Polacy się dalej bogacili. Co zrobiono? Kredyty we frankach. Boom, niesamowity, połowa lat 2000, pamiętacie? Chciało się kupić mieszkanie lub dom, a coraz więcej nas, ambitnych, młodych wilków rynku pracy, chciało mieć takie swoje własne coś. Pamiętam wtedy na potęgę wszyscy moi znajomi kupowali, co chwilę ktoś kupował mieszkanie albo dom. A sprawa wyglądała tak, jak chciałeś kredyt w złotówkach, to ci robili rating taki, że ciężko będzie o kredyt. I musisz mieć wkład własny. No musisz, przynajmniej 10%. Czyli jak chciałeś mieć dom za 300 tysięcy złotych, to musiałeś mieć 30 tysięcy w gotówce na dzień dobry. Ale to i też nie było pewne, że dostaniesz ten kredyt. Ale wie pan co? W banku zawsze słyszy co. Ale wie pan co? Albo pani co? Jak sobie pani weźmie kredyt we frankach, to jest kredytowanie 110%. Czyli kredyt pokrywa 100% wartości nieruchomości, którą pan czy pani chce kupić. I jeszcze 10% tej kwoty, tej nieruchomości dajemy na urządzenie. To były w ogóle czasy, moi drodzy, gdzie my się śmialiśmy z moimi znajomymi, że żeby otrzymać kredyt na 100 tysięcy złotych wystarczyło. No, słuchajcie, na dowód osobisty można było 100 tysięcy wziąć. Na dowód osobisty. Tak, iść do banku, dowód osobisty, 100 tysięcy. Był taki krótki moment. A my się śmialiśmy, że żeby w Polsce dostać 200 tysięcy kredytów, wystarczy mieć wyczuwalne tętno. Wystarczy. Ale to też nie pomogło. Oczywiście wpierdoliło się masę ludzi we franki szwajcarskie, które natychmiast potem skoczyły do góry. Kredyty stały się strasznie drogie. Ci, którzy do dzisiaj mają kredyty we frankach, to wiedzą, jak po prostu robią bokami. Jak konie na krupówkach. Bo nie są w stanie. Albo bardzo ciężko, żeby to spłacić. Ale i to nie ujebało Polaków. Jeszcze została część, prawda, niezależnych, ambitnych finansowo. Co zrobiono? Opcje walutowe. Rzecz, na której o tym zrobię osobny odcinek. Sam jestem beneficjentem, czyli ofiarą opcji walutowych. Stąd też poniekąd zresztą moja obecność w Wielkiej Brytanii. Masa ludzi straciło ogromne pieniądze. Wiecie, jak się tak porównuję z tymi, których znam, a którzy naprawdę zainwestowali w opcje walutowe miliony, to ja jestem mały pikuś. No, z mojej perspektywy straciłem bardzo dużo, bardzo dużo. Ale to nie były takie pieniądze, jak te, które potracili niektórzy moi znajomi. I znowu, żyłowanie, drenowanie, wysysanie. A przez ten cały czas w tle pracowała sobie machina tak zwanych stref przemysłowych, stref wolnocłowych, stref specjalnych stref ekonomicznych, w których firmy, które zachodnie, które inwestowały w tamto, żeby stworzyć miejsca pracy, były zwalniane na 5 do 10 lat z podatków. I całe zyski transferowali do krajów swojego pochodzenia. Tworzące się sieci handlowe, budujące sieci sklepów w całym kraju, m.in. Geronimo Martens, który jest właścicielem Biedronki, ale też słynny Jean, który już nie istnieje w Polsce, Carrefour, Castorama, Tesco, Real. Te sklepy nie płaciły w Polsce podatku, były zwolnione, odprowadzały wszystkie zyski, transferowały do krajów swojego pochodzenia. Czyli wszystkie pieniądze, które klienci polscy wydawali w tych sklepach, lądowały we Francji, w Niemczech, w Anglii, w Portugalii. Dalej. Żyłowali, już nie wywozili wozami jak Szwedzi, ani pociągami jak Niemcy, ale wywozili transferami bankowymi. Wywozili i nadal było co wywozić.
I o dziwo do dzisiaj jest. 8 lat rządów Platformy, sprzedawanie wszystkiego na potęgę, żyłowanie, drenowanie tego kraju, wysysanie ze wszystkiego. Przyszedł PiS, dalej ma co żyłować i kraść, bo dalej jest. Skąd? Ja czasami mam wrażenie, że Polska i Polacy to jest taki po prostu skarbiec bez dna, z którego cały czas można ssać. No zobaczcie na to. Rzesza Polaków wyjechała na zachód właśnie z powodu tego, że ujebali się w kredyty, których nie byli w stanie spłacać. Bo na początku kredyty były atrakcyjne i jak najbardziej do zniesienia. Po roku czy dwóch nagle się okazało, że te kredyty stały się tak drogie, że z jednej wypłaty, nawet z dwóch, czasami nie, ciężko było związać koniec z końcem. Ludzie zarabiali na dom po 6-7 tysięcy miesięcznie, bo mąż zarabiał 4, żona 3, a oni nie byli w stanie regularnie płacić kredytów. Jak to się stało i kiedy? Tylko nad tym się nikt nie zastanawia. A potem zaczęła się spirala właśnie brania kolejnych kredytów, żeby spłacać ten słynny okres 2007-2009, wielka bańka kredytów konsolidacyjnych. Wszystkie banki nagle wypuściły atrakcyjne oferty kredytów konsolidacyjnych hipotecznych. Jak ktoś już miał nieruchomość jakąkolwiek spłaconą, kupioną na przykład, bo sporo ludzi na przykład wykupowało, nie brało kredytów wcześniej, tylko wykupywało mieszkania spółdzielcze, na przykład za 40 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych. Ktoś miał odłożone takie pieniądze, ale pożyczał po rodzinie, za gotówę se kupił mieszkanie. Tam był warunek, że tego mieszkania chyba przez 5 czy 6 lat nie wolno sprzedać na rynku, na wolnym rynku, w sensie na rynku nieruchomości. A jak się sprzedało, to jakiś tam ogromny podatek się płaciło od tego, więc to się nie opłacało. Ale można było na przykład mieszkanie wartości 200 tysięcy kupić za 40, bo się było członkiem spółdzielni, nie? Mieszkania miejskie tak zwane, komunalne, też można było tak wykupować. Atrakcyjnie. No i była grupa Polaków, spora zresztą, która miała takie nieruchomości nieobciążone żadnym kredytem ani hipoteką, ale się wpierdolili w kredyty na samochody, w kredyty na wczasy, w coś tam, bo te kredyty były wszędzie i wszędzie proponowane. Ja gdzieś pamiętam, przysłowiowa pani Halinka dzwoni do mnie z banku: pani Michele, pan ma tak fantastyczną historię kredytową i w ogóle pan tu nie ma żadnych obciążeń, to może by tak kredyt na 50 tysięcy, by sobie pan coś fajnego kupił? Ale na chuj mi kredyt, jak ja mam pieniądze na koncie. No ale wie pan, oszczędności pracują, w ogóle takie wściemniania tych prawa. Pamiętam, jak oszukiwali ludzie. Naprawdę, bankowcy oszukiwali ludzie, mówiąc, że proszę zatrzymać swoje oszczędności na koncie. Ja słyszałem taką rozmowę, moja koleżanka, ja byłem przy koleżance, która rozmawiała z swoją panią w banku i pani mówi: niech pani nie bierze tych pieniędzy, chce pani kredyt weźmie. Kredyt, pani kredyt będzie niżej oprocentowany niż te oszczędności, niż zyski z pani oszczędności. To się bardziej pani opłaca wziąć kredyt, niż ruszać oszczędności, bo one na siebie pracują. Jak się ktoś specjalnie nie interesował, nie zajmował ekonomią bankową, to wierzył w takie rzeczy. No to wezmę sobie kredyt, prawda, a oszczędności będą zarabiały więcej, niż ja będę płacił oprocentowania. Naprawdę tak kłamali. I ci ludzie, którzy mieli te swoje nieruchomości, albo na przykład odziedziczyli, bo rodzice umarli, czy dziadkowie umarli, jakieś, słuchajcie, ziemie albo domy gdzieś na wsiach, no to, a wpierdolili się w długi, to mieli ofertę konsolidacyjny kredyt hipoteczny. Masz nieruchomość wolną od zobowiązań, to my ci damy na nią hipotekę i na jej podstawie tej hipoteki damy ci kredyt, który skonsoliduje wszystkie te twoje dotychczasowe kredyty, będziesz sobie spłacał jedną ratę zamiast 6 i w dodatku niską, a zabezpieczeniem będzie twoja nieruchomość. Ale potem ta rata i ten kredyt rósł i drożał z upływem lat. I kolejna fala Polaków wyjechała do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Szwecji. I tak wyjeżdżali. Wypchnięto z kraju masę, ja nie mówię, że w kraju zostali nieudacznicy, absolutnie tego nie powiem, ale wypchnięto z kraju masę przedsiębiorczych ludzi, którzy po prostu zostali wpętani w pętle oszukańczych długów, lichwiarskich wręcz. Ci, którzy zostali, a mają takie zobowiązania finansowe, sami dobrze wiecie w Polsce, jak ciężko się wam żyje. I też wielu z was myśli o wyjeździe. A Polska jest pomału przygotowana. Przepraszam, moi drodzy, skończyło mi się miejsce na karcie, musiałem kartę wymienić, nawet nie wiedziałem kiedy, ale już dokończam. A Polska jest pomału przygotowana, kochani, do tego, żeby zrobić z tego ziemię niewolników. To znaczy Polaków sprowadzić do roli niewolników. Ci, którzy się buntują i burzą, to zniewolić do tego stopnia, żeby najlepiej wyjechali, bo nie da się ich wyeksterminować i wybić, więc najlepiej, żeby sobie wyjechali gdzieś w pizdu. I najlepiej za granicę. Tam będą niewolnikami tak samo, ale już przez innych panów prowadzonych. I zapaliłem sobie papierosa w międzyczasie, więc mi tutaj dym leci. Będę palił z wami. Spoko. No nie umiem rzucić. I przygotowanie miejsca dla tych, którym niedługo kraj przestanie istnieć, czyli dla Izraela.
tam wielu obywateli tego kraju nadal trzyma polskie paszporty, bo z Polski pochodzą, a chcą mieć gdzie wrócić. Pomału sobie miejsce przygotowują. Będą mieli niewolników służących i praczki, i gotowaczki, i ogrodników Polaków, a sami sobie będą kastą panów w kraju o nazwie Polin. Do tego to zmierza, ale mówię, to jest pogadanka wieloetapowana, jeszcze trochę, więc ja sobie będę tak stopniowo dawkował poszczególne te tematy i zagadnienia w kolejnych odcinkach.